Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Marta Banasiak, Zielarz Polska. Moi drodzy, chcę Wam dziś przedstawić, jak niski poziom reprezentują sobą ludzie, którzy uważają się za psychologów w sieci. Porozmawiamy sobie dzisiaj o pani, która w sieci nosi nick psycholog.estera.joanna. Pani ta uważa się za specjalistę od wszystkiego i dała sobie prawo do tego, aby podważać nie tylko moje 10-letnie doświadczenie w leczeniu różnego rodzaju chorób i dolegliwości, ale również do podważenia medycyny z 5000 czy z 5000 lat tradycji, czyli medycyny chińskiej. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Marta Banasiak. O jacie! Tyle szkodliwości i bzdur naraz dawno nie widziałam. Nawet nie wiem, od czego mam zacząć. Droga, jak się mianujesz, psycholog, Estero tudzież Joanno. Ja Ci powiem, od czego zacząć. Należy zacząć od tego, że jesteś klasycznym przykładem kobiety z dominacją estrogenu, z nadmiarem testosteronu i kortyzolu. Stąd Twoja agresja i bardzo agresywny stosunek do otoczenia. Agresja, zawiść, zazdrość i problemy emocjonalne to klasyczne problemy nadwyżki estrogenu w organizmie kobiet. I możemy to obserwować nie tylko w społeczeństwie dookoła nas, ale również w tym, co zaprezentowała sobą ta pani. Nawet nie wiem, od czego mam zacząć prostowanie tego czegoś. Ale pani psycholog, za którą uważa się szanowna pani Joanna Estera, czy Estera Joanna, ma tak zaniżone poczucie własnej wartości, że musi obrażać innych i obgadując, oczerniając innych, musi nabijać sobie wyświetlenia w sieci. Czegoś. Ale chyba tego się nie da naprostować. Czegoś. Po pierwsze, pani się nazywa zielarzem fitoterapeutą. Akurat znam temat fitoterapii, sama się tym interesuję. Pani Estera uważa się za znawcę fitoterapii, ponieważ tym się interesuje. W ogóle nie zagłębiła się w to, czym ja się zajmuję, bo jak wiecie, fitoterapia czy ziołolecznictwo jest tylko niewielkim aspektem tego, co ja robię i w jaki sposób Wam pomagam. Natomiast teraz każdy, kto się interesuje, jest specjalistą. Sama się tym interesuje i dla fitoterapeutów istnieje coś takiego jak etyka. No proszę bardzo, pani Estero, zajrzyjmy do tej etyki. Musimy to zrobić. Zielarz fitoterapeuta musi postępować tak, aby budzić zaufanie, które przenosi się na ogólny odbiór dziedziny, którą się zajmuje. Zerknijmy jeszcze do kodeksu etyki psychologa. Okoliczności, w których kontakt z psychologiem nie ma dobrowolnego charakteru, nie zwalniają psychologa z poszanowania praw i godności bezpośredniego odbiorcy. I wiesz co, droga Estero, psychologu, jak się w internecie mianujesz? Ja jestem z wykształcenia informatykiem. A informatycy mają taki swój etyczny kodeks, że nigdy nie podważają zdania ani kompetencji czy autorytetu swoich kolegów po fachu. Terapeutów istnieje coś takiego jak etyka. Ta etyka tutaj leży i kwiczy, dosłownie. Kiedy ja zaczynałam swoją drogę z ziołolecznictwem, z fitoterapią, a było to już ponad 10 lat temu, zaczynałam od fascynacji i opowiadania ludziom, jak
cudowne działanie mają te wszystkie malutkie roślinki. Pracowałam z pasją i robiłam dla ludzi bardzo dużo za darmo, ponieważ miałam taką potrzebę, aby dzielić się z wiedzą, aby jak najwięcej osób zachęcić do zwrócenia swojej uwagi zupełnie gdzieś indziej, ponieważ byłam zachwycona efektami, dzięki którym wyleczyłam się chociażby z astmy i z alergii. Ty natomiast nie masz nie tylko żadnych zasad etycznych, ale swoją drogę z fitoterapią rozpoczynasz od podważania autorytetu ludzi, z których powinnaś brać przykład i od których powinnaś się uczyć. Fitoterapeuta zdaje sobie sprawę, że zioła, same zioła nie wyleczą chorób. Zioła są tylko dodatkiem do leczenia. A pani tutaj przekonuje, że jest w stanie wyleczyć z depresji i nerwicy. Przede wszystkim to pani Banasiak nikogo do niczego nie przekonuje. Pani Banasiak przedstawia zupełnie inny punkt widzenia niż ten, który jest dostępny w głównym nurcie medycznym. Jest to jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że film, który sobie pobrała ta pani, przy czym, moi drodzy, żeby było ciekawiej, ona zrobiła film z moim filmem, ale zablokowała możliwość użycia jej filmu w mojej odpowiedzi. A więc to już świadczy o poziomie kultury tejże osoby, ale nie rozwijajmy tego. Ta pani nawet nie zainteresowała się tym, czym ja się zajmuję i w jaki sposób pomagam ludziom. Ona nie ma pojęcia o tym, że dzięki temu, co ja przekazuję, ja sama wyleczyłam się z depresji, nerwicy i wielu innych dolegliwości na tle układu nerwowego, co również przydałoby się właśnie jej. Szok! Według tej pani, żeby wyleczyć depresję i nerwicę, wystarczy jeść rosołki z kaszą jaglaną, wystarczy zharmonizować 5 elementów. Jak masz depresję, masz za dużo metalu w sobie. Naprawdę to powiedziała. Słuchajcie, ona położyła medycynę, która ma 5000 lat tradycji. Zrobiła to, rozumiecie? Rozumiecie to? Zrobiła to, po prostu to zrobiła. Nie mogę. Przepraszam, nie mogę, no, zrobiła to. Brakuje mi słów, wybaczcie. Mi też, przysięgam, brakuje mi słów, ale powiem wam, że kiedy pierwszy raz przesłuchałam ten film, kiedy go obejrzałam, to nie mogłam powstrzymać śmiechu, że... Według tej pani wystarczy, że wyjdziesz sobie na łono natury, zobaczysz piękne kwiatki i ci przejdzie. Mało kiedy ruszają mnie takie treści na TikToku. Bardzo mało kiedy. Ale kiedy widzę tak rażącą szkodliwość, to nie mogę milczeć. Mnie naprawdę też takie treści nie ruszają, ale kiedy ktoś uważa się za psychologa, za osobę, która interesuje się fitoterapią i która może podważyć medycynę z 5000 lat tradycji, to nie można tego zostawić bez echa. Krytycznym okiem patrzę na dorobek naukowy. Wiem, że psychologia, psychoterapia nie jest świętą nauką, która rozwiązuje wszystkie problemy i też ma swoje ciemne strony. No twoich problemów to chyba nawet dobry psychiatra nie rozwiąże. Braków w edukacji również nikt za ciebie nie nadrobi. Ale kiedy patrzę na coś takiego, na taką pop-duchowość, pop-psychologię... Nazwała medycynę chińską pop-duchowością. Dokładnie to słyszeliście. Pop-duchowość. Pop-psychologię i pseudomedycynę, to mi się nóż w kieszeni otwiera.
Naprawdę to powiedziała. Medycyna chińska jest według niej pseudomedycyną. Pamiętajcie o tym. Ona się interesuje fitoterapią, więc wie wszystko. Czy pani jest świadoma tego, jak wiele osób może pani skrzywdzić takimi bzdurami? Jeśli pani chce szerzyć swoje teorie, pani ma do tego prawo. Ale proszę, nie wchodzić do tego prawo. Ale proszę nie wchodzić na grunt medyczny i nie próbować leczyć ludzi takimi metodami. Bo pani szkodzi. Pani nie działa dla dobra ludzi. Pani działa na ich szkodę. Zwłaszcza, że pani oficjalnie podaje blika na swoich TikTokach po to, żeby pobierać pieniądze za te swoje e-booki, za te swoje teorie, za te swoje metody pseudoleczenia. A więc wiedza, którą wam przekazuję w dokumentach, broszurach, filmach i poradnikach, nie powinna być w ogóle monetyzowana według tej pani. Ja mam pracować i wykonywać swoją pracę za darmo. Proszę zapoznać się z etyką i proszę poszukać w sobie moralności, bo to, co pani robi, nie jest moralne i pani się nie Osoba, kieruje dobrem ludzi. Która nie kieruje się żadnymi zasadami, żadną etyką, która próbuje nabić sobie wyświetlenia, oczerniając mnie w internecie. Ja mam 10 lat doświadczenia w swojej pracy, a ta pani nie ma nawet tytułu fitoterapeuty czy terapeuty medycyny naturalnej i uważa się za specjalistkę. Mało tego, twierdzi, że medycyna chińska, która ma 5000 lat tradycji, jest szkodliwa i nie wolno przekazywać wam wiedzy w tym zakresie. Takich mamy oto, moi drodzy, specjalistów w internecie. Mało tego, są to specjaliści, którzy każą się mianować psychologami. Pomóżmy światu i zgłaszajmy jej konto i jej podobnym do bana na TikToku i w innych mediach społecznościowych. Pamiętajmy o tym, że tacy jak ona zgłaszają nasze konta, przez co wiedza nie może dotrzeć do ludzi. Dzięki piękne za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jak wam podobał się film, bo zajęło mi bardzo dużo czasu, żeby to wszystko pomontować. Trzymajcie się, miłego popołudnia. Pa!